Simona Patalano e Angela Fabiani, Zaro Włochy, 26 listopada 2021 roku. Orędzia Maryi. Simona, ujrzałam mamę, była cała ubrana na biało, na głowie miała koronę z 12 gwiazd i długi, błękitny płaszcz, który okrywał także jej ramiona i sięgał jej aż do stóp, które bose spoczywały na kuli ziemskiej. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, a na piersi miała bijące serce z ciała: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Moje drogie dzieci, dziękuję wam, że pospieszyliście do mojego błogosławionego lasu, miejsca wielkich łask. Dzieci wielce umiłowane, otwórzcie serce Chrystusowi, pozwólcie mu wejść i być częścią waszego życia. Otwórzcie na oścież bramy Chrystusowi, przyjmijcie go do swojego życia, kochajcie go, uwielbiajcie, służcie mu swoją miłością i swoim życiem. Dzieci moje, tak bardzo ukochane, to jest czas oczekiwania, czas łaski, skruchy i pokuty. Powróćcie do Boga, przyjmijcie Go w swoim życiu. Dzieci, kocham was i proszę, abyście kochali Chrystusa. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela. Tego popołudnia mama ukazała się cała ubrana na biało. Również płaszcz, jaki ją okrywał, był biały i okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę z 12 gwiazd. Mama miała dłonie złożone do modlitwy. W dłoniach trzymała długą koronkę różańca świętego, białą jak ze światła. Mama miała stopy bose, które spoczywały na kuli ziemskiej. Na niej był wąż, który mocno uderzał ogonem, lecz mama trzymała go mocno swoją prawą stopą. Po prawej stronie mamy był święty Michał Archanioł, jak wielki wódz wojskowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że i dziś jesteście tutaj, by mnie przyjąć w moim błogosławionym lesie. Dzieci najukochańsze, kocham was przeogromnie. Dzieci moje, również i dzisiaj tu jestem, by podarować wam orędzie pokoju i miłości. Jestem tu, ponieważ chcę wam pomóc. Jestem tu z przeogromnego miłosierdzia Bożego, które pozwala mi być obecną tu, w tym błogosławionym miejscu. Dzieci najukochańsze, również i dziś proszę was o modlitwę za mój ukochany Kościół. Módlcie się, dzieci, módlcie się, aby nie zatracono prawdziwej nauki Kościoła. Dzieci najukochańsze, módlcie się wiele za moich umiłowanych synów, kapłanów. Są oni mocno kuszeni i tak często sprawiają mi tyle cierpienia. Dzieci moje, raz jeszcze proszę was, żebyście byli dziećmi światłości. Nie dajcie się rozproszyć przez fałszywe piękności, jakie są wam proponowane. Zło coraz bardziej próbuje uchodzić za dobro. Proszę was usilnie, dzieci, słuchajcie mnie. Używajcie częściej różańca świętego. Mama ukazała koronkę różańca świętego, którą miała w rękach. To bardzo potężna broń przeciwko złu. Proszę was usilnie, dzieci, słuchajcie mnie. Dzieci moje, nie jest tak ważne to, co mówicie. Nie muszą mówić wasze usta. Proszę was, abyście byli mężczyznami i kobietami milczenia. Tym, co ma mówić, jest wasze życie. Potem pomodliłam się razem z mamą i na koniec pobłogosławiła wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.